accept your new name and wear it with honor. Welcome, brother. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Porozmawiałem z Wojciechem Młynarzem w sprawie kolejnego zlecenia. A jeszcze możemy z nim porozmawiać i sprzedać mu nasze graty. Zwróć uwagę, że mamy kilka fajnych przedmiotów. Udało nam się zdobyć w poprzednim odcinku. Czepiec to do wywalenia, lekka przeszywnica. To się oczywiście sprzedajemy ze względu na wagę. Tutaj mamy limit. O kurde, nadziak. ...46 punktów obrażeń ma. To nieźle. Bo to ma tylko 43 i wart jest 162. O fuck. Wiejski łuk jesionowy, wiejski łuk cisowy. To też sprzedamy. Tego nadziaka też bym sprzedał. Mamy tutaj strzęp, wystarczy. Łuk sobie założymy. 229, a jeszcze jak się potargujemy. 229. Finally, a reasonable sum. O, jeszcze 10 się udało więcej utargować. Masz na mnie jakieś zadanie? Of course, you're just in time. I could do with a horse, and since I'm setting the task, I'll go further. I'd like a strong stallion direct from the Myrhoyed stables. Now that's no mean feat you're asking. As well I know, and well I'll pay. I'll steal that horse for you, but the reward had better be worth it. Don't worry, but you'd best not come back with some old nag. Dobra. Czas ukraść szkapę. Gdzie to jest? Tutaj. Użyjemy chyba szybkiej podróży do równiny. Tylko jeszcze sobie coś zobaczę. Ile mamy hajsu w ogóle? Już 780. Masakra. Jak łyse konie, Wojciech. Ukradnij konia ze stajni. Dobra, przenosimy się szybką podróżą. Jeszcze zobaczymy. O, mamy jeden punkt umiejętności ze skradania się. Mamy tutaj umiejętność Rain Man. Gdy pada, poruszasz się prawie bezszelestnie. Odgłos twoich kroków jest obniżony o 70% i uprzejmy śmiałek. Po popełnieniu przestępstwa, dopóki cię nie złapią lub nie odejdziesz z miejsca zbrodni, zyskujesz jeden punkt do siły i witalności. Chyba ten Rain Man jest lepszy. Dobra. Przenieśmy się tutaj. Troszkę nam energia i strawa spadnie, ale tam się zaraz to uzupełni. Też energia na razie to bardzo powoli spada. Zwróć uwagę, że używając szybkiej podróży nie odkrywamy terenu. Te chmury za nami zasłaniają, że tak powiem. No ale nie będę szedł pieszo tyle drogi. Dopóki konia nie zdobędziemy, tutaj będzie ciężko. Tutaj, gdzie jest ta chatka, jest grób, którego sobie zaraz wykopiemy. Dobra. Czas założyć pochodnie. Może być ta ukradziona. Tylko to w tą stronę. Dobra. Mam nadzieję, że jak dotrzemy na miejsce, to będzie noc. Będzie łatwiej ukraść konia. I tak się zastanawiam, czy w dzień nie wziąć perka, który
Wydłuża czas. Tutaj mamy chyba atrybuty. Zręczność. A mniejsza z tym. Chodzi o to, żeby dłużej biec. I żeby nam pasek tej wytrzymałości wolniej spadał. Bo to się przydaje. Chyba przed nami kolejne zlecenie. Warto te zlecenia wykonywać, dlatego że zdobywamy chyba jakieś tam doświadczenie. W momencie, kiedy coś kradniemy, to zdobywamy doświadczenie. I też zdobywamy hajs. No i satysfakcję, misję wykonujemy i to generalnie jest ok. Tutaj zaraz będzie chatka. Ja mam łopatę na szczęście, więc sobie wykopiemy grób. Ja już to wcześniej odkryłem. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tam jest bagatela chyba 140 groszy. Całkiem sporo. I bardzo podoba mi się też system kopania w tej grze. Tutaj gdzieś powinien być grób. Chyba. Musimy go odszukać. O, jest. Grób. Zacznij kopać. Zwróć uwagę, jak fajnie ubywa ta ziemia. I nam się fajnie tutaj skarb pojawia. Naprawdę fajnie to zrobione. I tutaj mamy 142 grosze. To jest w tym miejscu, więc sobie warto zebrać. A teraz pójdziemy ścieżką tutaj. Nie będę szedł na przełaj, bo łatwo sobie można nogę złamać. Troszkę to nam wydłuży rozgrywkę, ale przynajmniej bezpiecznie dotrzemy do celu. W następnym odcinku wykonamy sobie już misję główną. Czekać, czy mam tędy wyjść, czy jeszcze kawałek? A, to jest chyba jakiś skrót. O, taki skrót, że przez który nie możemy przejść. Ten Hendryk to jest taka troszkę lekka, że tak powiem, brzydko pizda. Wystarczy mały kamyczek i już nóżka złamana. Lekkie otarcie, już krwawienie. Dobra, niestety musimy trochę tutaj pobiegać w tym lesie. Póki co na razie tylko króliki. O! Dlaczego ja tego nie mogę pozbierać? Komuś się chyba tutaj wóz rozłożył na drodze. Dobra, już. Jeszcze 2 minuty drogi i będziemy na miejscu. Ukradniemy tego konia. Może jeszcze kogoś okradniemy. Tu mógłbym próbować i skrótami, ale ja już wcześniej próbowałem. No i połamałem sobie nogi. Nasza postać nie mogła biec. Nawet bandaże nie pomogły. No trzeba przyznać, że gra ma klimat. I chyba tutaj tak. Tak. Kolejna kapliczka. Te kapliczki w zasadzie chyba nic nam nie dają. O kurde, krowa. Hello. Chyba się zgubiła lekko. Jest noc, to może się uda coś łatwiej zakosić tego konia, bo wszyscy będą spać.
wiecie co, ja może tą pochodnię schowam. To prawda, będzie mi tutaj ciężej chodzić. Okej, okay, tutaj mamy chyba konie, tak? Szprotka. O, tutaj możemy ukraść konie. To są chyba zwykłe. Przydałoby się ukraść takiego lepszego jakiegoś, tylko że nie ma żadnych... A sprawdź konia. 41,268. A ten? To słabe te konie. Weźmy coś może lepszego. Tu ze stajni. Cholera, ciemno tu jak piekle. Wiecie co, może chyba tą pochodnię lepiej założymy, bo bez tej pochodni to ja tutaj nic nie widzę. O, jeszcze możemy kraść. Sukces. Bandaże, jelenia skóra. Łatwe. Spróbujmy jeszcze raz. Się, trochę się nie udało nam to. Kolejny sukces. O cholera, co to kuźwa jest? 400 groszy. Ja pierdziu. Ja nie chciałem wszystkiego kraść. Kurde bela. Ajajajajaj. Teraz musimy to wszystko wywalić. Shit. Dobra. Podkowa na podróż. Jeździcka uzda. Zwykłe ostrogi. Dobra. To mamy założone. Skóra dzika. Wartość. Cena 70. Podstawowe umiejętności jeździeckie, to się zaraz nauczymy. Pochodnie mi nie potrzeba tyle. Dobra, już jesteśmy. Kurde, gdzie są jakieś konie? Coś tutaj kiepsko. O shit, ktoś mnie usłyszał. Cholera. No to przez tą pochodnię, ale... Bez pochodni ja tutaj nic nie jestem w stanie zrobić. Kurde, gdzie tu jest jakiś koń lepszy? Tutaj jest za nami ten koń. Schowajmy może miecz.
46, 260, wytrzymałość 430. To są zwykłe konie. Ja musiałem coś lepszego ukraść, tylko że tutaj kurde ludzie chodzą. No to już sam nie wiem. Zielarz. Gdzie są te cholerne konie? No szlak by to. Czekajcie, bo ja całkiem wyszedłem w ogóle spoza terenu. No wróć. Jak się wkurzę, to za... Oh shit. Weźmy zwykłego konia i hajda stąd. Czekajcie, bo ktoś mnie chyba ściga. Kurwa mać. Jeszcze kundel się odezwał. Shit. No to jest zwykły koń. Kurde. To ja musiał coś lepszego ukraść. On nie chciał zwykłego konia. Zaczyna świtać, wiecie? To mnie trochę niepokoi. Czego to, że tego konia nie ma? W tej stajni. Shit. Cholera, ktoś mnie zauważył. Jeśli się pies obudził. Shit. Dobra, bierzmy konia byle jakiego. Srał pies. O, przeskocz. Co ten głupi koń nie przeskoczy takiego płotka? No sz... No nie wierzę w to. Co za gra? My tutaj musimy chyba otworzyć jeszcze bramę wcześniej, tak? Jak ten głupi koń nie chce przeskoczyć, ja pierdził takiej siateczki. Szkoda. A tu jest informacja w zadaniu. Dobra. Trzeba galopem.
galopem biegniemy i co to autostrada? Ja pierdzielę. Czekajcie, bo ja kudy biegnę na oślep, nic nie widzę. Okej, okay, tu jest jakaś ścieżka. Po tą drogą będziemy biec. Koń dosyć szybki jest. Więc dotrzemy tam raz, dwa na miejsce. Co prawda ukradłem zwykłego konia, ale... A, już nie będziemy się tutaj nad tym... zamartwiać. No, koń dosyć szybki jest, rzeczywiście. Nawet wytrzymał się, mu wiele nie spada. Przynajmniej odkryjemy sobie część mapy, to jest też jakiś plus. Aha. Jeszcze sporo tej podróży, kurde, ale tutaj jest las. Okej, okay, i dwóch gości. Ze zleceniami. Oj, punkt szybkiej podróży, fajnie się udało odblokować. Teraz musimy bardziej na południe się kierować. Tu jest sobie jakaś ścieżka. O, właśnie, coś tu jest. Dobra, chyba już. Nie wiem, jak bieg konie przez las. O, jazda konna nam jeszcze wzrosła, fajnie. Wyższy poziom. Ale szkoda, że tutaj nie ma żadnych... Aj. Szkoda, że tutaj nie ma żadnych zwierząt w tej grze. Takich agresywnych. Nie wiem, czy to dobry pomysł przez las biec z koniem. Ja pierdziu. Could do with a bite to eat. No, głupi koniu, biegnij do cholery. A, tu jest woda, shit. Wróć, 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 wróć. Dobra, chyba już jesteśmy prawie na miejscu. Daleko jeszcze? Aha! Wróć. No tutaj. Ukradliśmy zwykłego konia. Nic szczególnego. De facto nie wiem, czy Wojciech będzie zadowolony. Oczywiście tego konia nie będziemy mogli zachować dla siebie. Gdzie ten Wojciech jest? Tutaj śpi chyba. A
A, to jest wiśniaczka. Gdzie jest Wojciech? To w tyle? Myślałem, że chociaż z nim pogadamy. Chyba, że goś tutaj śpi. O, właśnie. Have that horse for you. You're a gem, Henry. Just exactly what I was after. Now, you take your reward and I'll take a ride. 300 groszy, no. Warto było. No to cóż. Cóż więcej możemy zrobić? Bardzo trudne. Nie będziemy się tu włamywać, bo nie ma sensu. W zasadzie można by od niego wziąć kolejne zlecenie i może tak zrobimy, ja wiem. Mam jeszcze troszkę czasu. Ja wiem, że ten odcinek będzie troszkę dłuższy. God be with you. I've got some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do about that. Oh. Zbroja, ale to nie kup. Chcę sprzedać. Pałkę możemy sprzedać. Królewskie ostrogi kumańskie. Skórę możemy sprzedać. Psia skóra, skóra dzika. I tu mamy jeszcze tą książkę, zaraz ją przeczytamy. Otrzymujesz 608, twój majątek, majątek kupca. Aha! O kurde. Co takie tu drogie jest? Akumańskie ost... Te chyba. Ja pierdziu, ale to jest drogie. Zwróćcie uwagę, jak łatwo można zdobyć w tej grze kasę. Jeszcze się potargujemy. Let's talk about the price. 276. Targujemy na 290. I for that amount I can be persuaded. Dobra. I czas na kolejne zadanie. I'm at a loose end. Is there anything you need? Since you put it like that, I'll think up a task for you. Now. Let's see. I know. I've been wondering for a while what I could get for my wife to cheer her up. I haven't been too kind to her lately, so I'd like to make amends. Maybe some jewelry? You want me to get jewelry? Yes, indeed, but no ordinary sort. Make it worth it. I want something fine, something that belongs to a noble woman. Wojciech, there's only one noble woman around here. Lady Stephanie of Talmberg. And that's precisely whose chest you're going to pinch the jewelry from. If you get my meaning. No. You're asking a lot, but I'll do it. You'll have to sneak into her chambers when she's out and pick the lock on the chest. If you're not up to doing that properly, then you'd best not bother. If you do bring me the jewelry, I'll give you a right royal reward. Okej. Okay, dobra, zjedzmy sobie z garka. Jak się prześpimy, to się chyba nam gra zasejwuje. Tylko że tutaj nigdzie nie ma łóżek, cholera. To jest najgorsze. Chyba że skończymy tutaj grę i
Ale nie no, chciałbym jeszcze tą misję wykonać. Tylko że tutaj kurde nie mamy się gdzie przespać. Wszystkie łóżka są zajęte, cholera. A czekajcie, tutaj mogę spać? Nie, nie mogę. Szkoda. Szkoda, że nie możemy się przespać tutaj. Dobra. Gdzie ta misja jest? Ukradnie kosztowności pani szczepanki. Gdzie to jest? To jest na północy. Dobra, szybka podróż. Ukradniemy. To prawda, nam to zajmie jeszcze pewnie z 10 minut czasu. Najwyższy odcinek będzie troszkę dłuższy, ale wykonamy sobie dwa zlecenia dla gościa. Ja sobie tutaj chyba zapiszę grę, bo jak nas złapią znowu, to przynajmniej będę mógł sobie wczytać. Tutaj już jestem poszukiwany. Pochody te sobie mogę chyba schować. To będzie ciężko cokolwiek ukraść. Spróbujemy się najpierw przespać. Dlatego, że ta gra nam się zapisze. Tu chyba się... Można zrzemnąć, czy nie bardzo? A co, my nawet nie muszę się wiele spać, ale oba te 3 godzinki się zrzemniemy. Strasznie to długo trwa. Może będę wycinał te animacje, co o tym myślicie? Energia 189, strawa 60. Dobra, może byśmy coś jeszcze zjedli? Jest garnka. To nawet wiele nie trzeba tego jedzenia nosić. Hey, watch it. I'll remember you. Dobra, teraz pytanie, gdzie jest nasz cel? A tutaj. Czyli to było tutaj, tak? To chyba na górze. What is it? No przepuść mnie, chłopie. Hey, watch it. To chyba jest tutaj gdzieś. Coś na terenie prywatnym. Aj, to będzie ciężko ukraść cokolwiek. Chyba, że to jest tutaj jeszcze. O cholera, jasna. Już się wynoszę, już. Kurczę, nie wiadomo gdzie to jest. W którym to pomieszczeniu. Czego wszyscy za mną kuźwa łażą? Aj, ktoś zamknął kuźwa drzwi. A czekajcie, bo tutaj możemy... Tu jest jakaś skrzynia jeszcze.
pochodnia. Jak ja to kuźwa tworzę, jak tu jest bardzo trudne. Cholery, nie mam pewności, że to jest tutaj. Obawiam się, że chyba tego zadania nie wykonamy, dopóki nie rozwiniemy lepiej tej umiejętności. Niestety. Chociażby wytrzymały wytrych. A te drzwi są jeszcze, kurde, zamknięte. Można spróbować jeden. Gdzie to jest? O nic, chyba nic tu nie zrobimy na tym etapie gry. Więc to zadanie sobie po prostu jednak odpuścimy. Gość zamknął po prostu drzwi od tej pani Szczepanki. Klucza nie ukradniemy. Więc moi drodzy, ja sobie tutaj skończę ten materiał. A tu jest jeszcze łóżko. I need to talk to you. Fuck you. Przyśpimy się w naszym łóżku, co nam zasejwuje grę. I skończymy materiał. Ale jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Przyśpimy się godzinkę. Mamy książkę. Spróbujemy ją przeczytać. Ciekawe, czy coś... się nauczymy z niej. Tutaj jest chyba ta książka. Podstawy umiejętności jeździeckiej. Tak trochę to jest... Jeszcze nie masz opanowanej umiejętności czytania, by przeczytać tę książkę. Ha! Czyli co musi mieć opanowane? Ja pierdziu, o czytanie. Dobra, mniejsza z tym. Ja się żegnam. To byłoby na tyle w tym materiale. W następnym odcinku wykonamy sobie już zadanie fabularne. Natomiast jeżeli chodzi o kradzież tej biżuterii, no to będziemy musieli chwilkę zaczekać, jak nasza postać się trochę rozwinie i ulepszymy sobie naszą umiejętność włamywania się. Dzięki za uwagę, cześć!